Cześć, witam was w 9 odcinku waszego ulubionego podcastu Neurofriki i dzisiejszymi prowadzącymi jak zwykle są wasi ulubioni terapeuci, czyli neuroterapeuci, czyli Patryk Sobotka i Maciek Duczyński. I dzisiaj będziemy rozmawiali na jakże doniosły temat, jakim jest technologia. To jest banning. Bardzo tak, bo dzisiaj oczywiście wiecie, to jest jakby drugi sezon, więc mówimy dalej w koncepcji bycia dzbanem i nie bycia dzbanem, czyli jakby obniżenie zdaniowości i po prostu dlaczego technologia, no w sumie można powiedzieć, robi z nas debili trochę. Dokładnie tak. I to jest ciekawe, bo tak, ten temat w ogóle wpadł nam dzisiaj, ale nie bez powodu. Nie. Dlatego, że ogólnie jesteśmy w mega ciekawym miejscu. Jesteśmy na kursie MTG, Summer Camp, Ojrzanów 2020. Tak. Każdy i po prostu ten... te okoliczności sprawiły, że no sami robimy niektóre rzeczy parę razy dłużej niż normalnie byśmy robili z powodu właśnie technologii. Znaczy ogólnie jest fajnie i niefajnie. No dlatego tak, bo to ma swoje jasne strony i jaśniejsze strony. Dzisiaj w ogóle miałem taką rozkminę, że jakby pod kątem bycia kursantem tutaj jest super, bo można się odciąć, fajnie, nikt ci nie zawraca tyłka, możesz skupić się na szkoleniu, jest w ogóle super. Natomiast jak my tu jesteśmy w pracy i chcemy jakieś rzeczy zrobić, no to jest pewne utrudnienie, bo my to tak naprawdę... O, dzisiaj było śmiesznie, bo nie ma takiego miejsca w Ojrzanowie, przynajmniej ja nie mam w Ojrzanowie, gdzie jest jednocześnie internet i zasięg komórkowy, co na przykład jest trochę problematyczne. Trochę tak. No właśnie dzisiaj tego doświadczyłem, wysyłając dokumenty. Tak. Szczególnie jak masz jak to się nazywa, kilku płaszczyznową weryfikację. Tak, musisz tak mieć internet, telefon, ktoś do ciebie dzwoni jeszcze jednocześnie. Mhm. No właśnie, nagle się okazuje, że chcesz zrobić jakąś jedną w miarę prostą rzecz, którą pewnie no, 20 lat temu jakoś byś zrobił, stojąc w kolejce. No i teraz próbujesz ją po prostu zrobić przez telefon, albo przez tablet, albo przez komputer, albo przez w sumie teraz to cokolwiek innego, przez inteligentną lodówkę. No i się okazuje, że po prostu się nie da. Jak jesteś na przykład tu. Znaczy jest to pewne utrudnienie. No tak. Może wiesz co, zaczniemy sobie tak po kolei trochę, bo w sumie dlaczego ten temat nas interesuje jako terapeutów? Bo tak naprawdę nam zależy na tym, żeby ludzie tak naprawdę oczywiście dostawali tych bodźców mniej. Mówiliśmy sobie o tym, chyba od tego tak naprawdę zaczęliśmy pierwszy sezon Neurofreaków. Drugi sezon Neurofreaków. I o tym tak naprawdę, że jesteśmy mocno przestymulowani, że dostajemy po prostu masę informacji każdego dnia i tak naprawdę nasz układ nerwowy gubi się w tym wszystkim i nie wie, które bodźce są w porządku, które są nie w porządku, co z nimi zrobić. Tych bodźców zewnętrznych jest tak dużo, że jakby olewamy troszeczkę bodźce wewnętrzne i za bardzo nie wiemy, co się w naszym ciele dzieje specjalnie. No, to tak poszło jakby w zupełnie taką inną stronę, nie? Czyli my zamiast trochę posłuchać siebie, jakby takich trochę swoich potrzeb, to teraz się wymigujemy takimi różnymi rzeczami. Ja czasami tak też jak rozmawiam z ludźmi, czasami właśnie też w sumie głównie w gabinecie, no i dużo osób mówi, że no coś tam by się poruszali, coś by porobili, ale to wiadomo, no nie ma czasu, nie? Ale jak sobie zliczymy, ile w sumie go marnujemy na robienie takich pierdół, jak po prostu setny raz przeskrolowanie Facebooka i odświeżenie Instagrama i sprawdzenie poczty, to w ogóle zajmuje jakieś horrendalne ilości czasu dziennie. To jest przynajmniej jedna rzecz. No nie wiem, czy ludzie... Znaczy teraz w ogóle w tych nowych telefonach jest o tyle fajnie, że mamy tam zliczanie tego czasu. Aha. Chyba w iPhone jest w ogóle wyjściowo, można sobie zobaczyć, ile czasu siedzimy na przykład na social mediach, ile jakby produktywnie w jakichś aplikacjach typu, które nam pomagają rozwijać firmy i tak dalej. I nie wiem, czy ludzie sobie zdają z tego sprawę, ale jak ja pierwszy raz, jeszcze nie było to wyjściowo, zainstalowałem taką aplikację, coś kazało, że tego kurde było... Nie pamiętam już dokładnie, ale wiem, że byłem przerażony tą liczbą. Mówię, przecież to jest praca na pół etatu niemalże. No ja nie? Się trochę tłumaczyłem, że okej, fajnie, no bo jakby prowadzę firmę, potrzebuję Facebooka, Instagrama i innych rzeczy. No ale wiadomo, jak to jest, tłumaczysz siebie, a na pewno jakby ten czas nie jest spędzony dobrze. Nie jest produktywnie na pewno. Tak, taki właśnie super produktywny, tylko on czasami ucieka na takie trochę inne rzeczy. No właśnie, więc w związku z tym, że poszło to jakby wszystko w tą stronę, to dużo rzeczy się zmieniło, powiedzmy na przestrzeni, no nie wiem, 20 lat. Takie najbardziej prozaiczne rzeczy. Jak mówimy teraz o tym, że trochę nas ta technologia przydzbania, to co ci pierwsze przychodzi do głowy? Mi? No. Tego na przykład, powiem ci sytuację z życia wziętą. Jesteśmy znajomymi, jest nas szóstka i bierzemy tam jakiś po prostu, nie wiem, braliśmy po piwku, jakiś taki, wiesz, jakieś pierdoły. I przychodzi, chociaż nie, to było chyba trochę więcej rzeczy.
No nie, przychodzi rachunek, 6 osób, 240 zł i 5 osób wyciąga telefony, żeby, wiesz, jakby podzielić to. Okej. Okay. No i jakby to nie jest specjalnie trudne, 240 podzielić na 6. Ja mówię, ej, czy mówicie to serio, robicie? No my tak. Wszyscy jakby robiliśmy to samo, więc się okazuje, że jakby to powoduje, że ta technologia jakby... On jest jakby takim zamiennikiem naszego mózgu trochę. Tak, zabiera ci możliwość myślenia. No tak, i w sumie teraz googlujemy całą masę różnych rzeczy. Ja zresztą też się na tym kilka razy złapałem, że w sumie wyszło trochę naokoło. Chciałem sprawdzić jakąś taką rzecz, że pomyślałem, że no w sumie mógłbym to poszukać też w jakiejś książce, ale to mi pewnie zajmie trochę więcej czasu. A jak wpiszę dokładnie to, co chcę w Google, no to pewnie dostanę dokładnie taką odpowiedź, jakiej jakby potrzebuję. No i się okazuje, że właśnie wręcz odwrotnie. Często tak jest. Szukasz jakiejś informacji, zwłaszcza jak to jest dosyć specjalistyczne i to jest totalnie naokoło. Szukasz i to jest zupełnie nie to, czego potrzebujesz. Myślę, że może być też odwrotnie, że są rzeczy, które powinniśmy sobie wziąć na logikę albo zapytać nawet kogoś, zamiast od razu sięgać po telefon. Czyli jak jesteś na mieście i szukasz czegokolwiek, przystanku autobusowego, bankomatu, no to może też jeszcze przed wyciągnięciem telefonu może trzeba się po prostu rozejrzeć. Były takie fajne kampanie, jak pamiętam, dotyczące interakcji międzyludzkich. Mm. Że na przykład były dwie sytuacje, że przyjeżdża koleś jakiś i szuka na przykład jakiegoś adresu i po prostu wyciąga telefon i sprawdza dokładnie, gdzie on jest, jak tam dojść i tak dalej. I to jest jakby jedna opcja. A później była ta sama sytuacja, tylko że on nie wyciąga telefon, tylko pyta kogoś. Mm-hmm. I się okazuje, że tworzy rewelacyjny związek, wie, już wychodzą tutaj, żenią się, mają dzieci razem po kilku latach. Mm-hmm. I się okazało, że odstawienie technologii może zmienić twoje życie. Przesłanie było dość ciekawe, ale ta sytuacja była taka trochę patowa. Ale też nieprawdopodobne. Natomiast fajnie. Myślę, że rzeczywiście dużo osób zyskało mocno na tym, kiedy by zapytało o to drogę kogoś. Tak, ale właśnie, wiesz co, tak jak już powiedziałeś o tych relacjach międzyludzkich i jak to na nie wpływa, no to oczywiście tutaj ta sytuacja, no to była taka trochę fantazy, ale co jest trochę przerażające w sumie. Widziałem jakiś czas temu też badania robione na takich dzieciach w wieku szkolnym, gdzie okazało się, że nie bardzo potrafią odczytywać emocje z ludzkiej twarzy. Po prostu jak mają rozmówcę i on wyraża grymasem jakąś emocję, to totalnie nie bardzo potrafią połączyć fakty. Ale z kolei jak dostają wiadomość na Messengerze i z emotkami, no to wiadomo, co chodzi, nie? Tamte, wiesz, emotki są dość jednoznaczne, no nie? No bardzo. A mimika twarzy tak do końca jest trochę bardziej skomplikowana. Na przykład ja, wiesz, mam taką niespecjalnie... Na przykład cieszę się wewnętrznie, a moja twarz tego nie odzwierciedla. Są takie sytuacje. No tak. Więc... I wyobraź sobie, że będzie jeszcze gorzej, bo teraz ta młodzież, która obecnie niekoniecznie rozpoznaje jakby dobrze te emocje, myślę, że to teraz starszych też może tyczyć, no bo w sumie jesteśmy no, jako ludzkość, to wszyscy teraz jakby siedzimy w tym, nie? No tak, wiesz, takich... my mamy o tyle dobrze, no? Że jednak nasza praca polega na tym, że się spotykamy z ludźmi. No nie? To jest fajne, więc jakby wyczytywanie emocji z ludzkiej twarzy jest czymś, co mi bardzo mocno ułatwia życie. No, więc... no tak, nie bardzo idzie to przez internet nie, ogarnąć. Tak. Ale no, jest dużo takich osób, które no, nie widzą drugiego człowieka. A jeszcze jak teraz był ten okres, że większość mi przerzuciło się na pracę zdalną, to w ogóle nie widzi nikogo. No tak. To było takie przerażające trochę. To już teraz jest tak samo w sumie, znowu a propos emotikonek. Jak dostajesz taką wiadomość... Bez emotikonek? Bez emotikonek. No ja wiem, no dobra, to pewnie na tobie nie robi wrażenia, nie? Znaczy nie, ja ogólnie używam dużo, wiesz? No myślę, że nawet czasami za dużo. O. Może ktoś potwierdzi? Bo ja może powiem, bo jest mi teraz trochę głupio, że tego nie powiedzieliśmy na początku. Że co? Bo mamy publiczność tutaj. Aha. Tak, nie ma tak przedstawić kogoś w połowie rozmowy, no nie? No nie. To sytuacja, kiedy wiesz, gadasz z kimś, na przykład, o, słuchaj, a to jest Maciek. O, cześć Maciek. I dalej gadasz, no nie? No tak. No nie specjalnie kulturalne. No muszę was przeprosić, także, sorry tutaj. Wtopa mała. Aha. Ale Maciek wystartował od razu jakimiś pytaniami. No do mnie i mi po prostu znaczy, zestresowałeś. Wiesz, zazwyczaj tak robimy, nie? Znaczy zazwyczaj też nikt nie ogląda specjalnie, bo nawet jak się nagrywa, tak jak było dzisiaj, tak. To nam odpala sprzęt i wychodzi z pokoju. Takie mam zainteresowanie podcastem. Tak, dzisiaj. No, dzisiaj też. No. I reszta pewnie też teraz siedzi, o kurde, i teraz nie będę wychodzić, bo zagłuszę.
I to wszystko, więc muszę siedzieć, no nie? Bo może się na komuś podoba i wszyscy tak samo myślą, nie? No. Zabawna sytuacja. Wiesz co, teraz pomyślałem o tym, bo pytasz o tę sytuację i mi się super rzecz przypomniała. Dawaj. Jak ostatnio z jedną terapeutką sobie rozmawialiśmy, to chyba też było na kursie którymś naszym, mhm. i właśnie trochę właśnie o dzbaningu. Tu mówisz, że ostatnio była u niej mała dziewczynka z mamą, no i było takie duże lustro i dziewczynka podbiega i chce na tablecie przesunąć. Mocne. Mocne to było, no. Nie, i tak mama na nią patrzy i mówi, matko boska, co tu się dzieje, no nie? Ale się okazało, że rzeczywiście ona tak naprawdę, jak większość rodziców, co jest bardzo niemądre, w sytuacji, kiedy dziecko, nie, jakby potrzebuje twojej uwagi, nudzi się trochę, chciałby coś zrobić ciekawego, no to dostajesz tablet. Hmm. No właśnie też ostatnio, jak byłem na wakacjach, to widziałem taką całkiem ciekawą scenkę, gdzie przy stoliku w hotelu siedziały trzy osoby, właśnie rodzice i dziecko. Takie dosyć małe, ja nie wiem, ile mogło mieć lat, bo tak jestem kiepski w te tematy, ale dziecko miało naładowaną taki talerz i taka fura suchego makaronu bez sosu i tablet, na którym coś oglądało. No i dzięki temu po prostu ten makaron jakoś wchodził, nie? Ale rodzice, no bo wiesz, no mogliby jakoś tam to dziecko zabawiać, ale po prostu sobie byli usprawiedliwieni, bo nie mieli czasu, no. Bo akurat przeglądali telefony, nie? Tak. Więc takie... Ale to jest takie... No, się na tym bardzo, na szczęście się na tym bardzo rzadko łapie, ale są takie sytuacje, że siedzimy w trzy osoby i każdy na telefonie. Ja tak wtedy patrzę, ej, nie, to zobaczcie, jak to wygląda, że to jest jakiś żart. No wiem. No, to jest niefajne, ale też myślę, że warto było poruszyć temat, bo też sporo fajnych badań naukowych na ten temat jest. O tym, że jest jakieś miejsce, w które jedziesz piąty raz i nawet kojarzysz mniej więcej, jak tam dojechać, no, ale bez Google Maps nie ma szans. No nie. Ono musi w tle działać, no nie? Co powoduje, że my tego mózgu nie używamy specjalnie, często jeżdżąc, a szkoda, bo było takie, na pewno kojarzysz te badania super popularne o tych taksówkarzach w Anglii, którzy mieli, tam żeby zostać taksówkarzem, tą topografię Londynu. Trzeba całą topografię Londynu znać. I się okazało, że osoby, które się przygotowały do tego egzaminu, to bardzo mocno wytworzyły sobie dużo połączeń nerwowych. Tak. I to była taka informacja, że tak naprawdę my nawet będąc osobami starszymi, bo to były oczywiście, wiadomo, taksówkarze to nie są tylko osoby 18-20 lat. No, zazwyczaj tylko, tak mi się nie kojarzą. No. Tak, zazwyczaj są starsi. Myślę, że londyńscy są, tak mi się kojarzą, takimi starszymi taksówkarzami. I się okazało, że jednak my możemy rozbudowywać swój mózg i troszczyć się o niego poprzez dorzucanie kolejnych informacji, które go jakby zatrzymują proces starzenia się, można powiedzieć. No tak, zwłaszcza, że to się w sumie może nawet do czegoś przydać, nie? Jak masz lepsze... Spoko. Znaczy, no, mózg jest spoko nawet, 7 na 10, ale poza tym, no to jakby znajomość topografii, to jest druga rzecz, która się w sumie może przydać. I trzecia rzecz jest taka, że jak my po prostu używamy tego mózgu do tego, żeby eksplorować sobie otoczenie, to on się staje w tym lepszy, nawet niekoniecznie tylko w tym miejscu. Po prostu idziesz w inne miejsce i już po prostu umiesz się jakby z tym obyć, żeby sobie to miejsce znaleźć. No bo w sumie jakoś ludzie znajdowali sobie różne miejsca jeszcze zanim mieli Google mapy. No wiesz co, dużo osób... To było fajne badanie, bo tam było też trochę w sumie badań. W tej książce Co nas nie zabije, co była metoda Wima Hofa opisana, to tam było o osobach, które mają tak zwane, o różnych specjalnych umiejętnościach naszego ciała i tam było też osoby, które mają wrodzony magnetyzm. I to było coś, co praktycznie każdy miał kiedyś i Bóg był w stanie, wiesz, wskazać północ. Że wiesz, i tam były też takie osoby, które już hardkorowo się tym poruszały, gdzie zabierano ich w wieku tam 17-16 na wyprawy jakby tutaj, gdzieś tam w okolicy, to był chyba Oceanii, Australii i tak dalej. Okay. I to były osoby, które zawsze były w stanie wskazać, gdzie jest ich wyspa. No, niezłe. I dzięki temu, wiesz, nawigowali. Tak. Okay. O to, wiesz co, tak propos tego czucia zmysłu technologii i dzbaningu, bo też widziałem jakiś czas temu program, gdzie jedna pani zgodziła się w sumie zostać, no, cyborgiem. Bo wszczepiono jej, nawet za to zabuliła, nie małe siano, żeby dać sobie wszczepić w pobliże kości, nie pamiętam dokładnie gdzie, ale gdzieś chyba w tułowiu, takie specjalne sensory, które delikatnie wibrują, kiedy jest ustawiona twarzą do północy.
no to dokładnie jest tak użyteczny, jak brzmi, nie? Więc już nawet nie potrzebuje. Bo ona zawsze chciała wrócić do domu. A na przykład mieszka, wiesz, na kole podbiegunowym. No tak. Więc płacisz spore siano, masz coś, co jest właściwie bezużyteczne. Ale, znaczy wiesz, to Masłyb na przykład była fotografem. Okay. Chciała wiedzieć w pochmurny dzień, gdzie będzie wschodziło i kilka różnych blizn i coś, co ciągle wibruje ci w kościach. Brzmi jak po prostu coś, co potrzebujesz. No nie, no ta technologia jest taka, że po prostu jak coś brzmi fajnie, no to fajnie byłoby to mieć, no nie? Ale potem dopiero idzie, po co ci to potrzebne? No ale my tak też zakupy jakby robimy często. Że, no ale, tak, bo my to w ogóle... Kozacka sprawa, no nie? Kupujemy kupię bardzo to. Mocno emocjonalnie, nie? No, po co nam to potrzebne? Jest ładne. I bardzo chciane. Bardzo chciane. Tak, i się idealnie mieści w kieszeni. O. Po prostu i kosztuje tylko 3 koła. No tak. To nie jest specjalnie duży, jak na fajną rzecz. No, jak na 4 otwierasz do piwa. Tak. No, więc to są takie rzeczy, które powodują, że my się trochę cofamy w rozwoju, można powiedzieć, to, przez tą technologię. Tak. Więc my moglibyśmy sobie wymienić tak naprawdę, co za rzeczy. I fajnie byłoby, na przykład, gdyby ktoś miał takie refleksje po tym odcinku, mówi, kurde, rzeczywiście używam troszeczkę za dużo telefonu, na przykład. Albo komputera. Nie, komputera mało kto używa tak często. Telefon. Telefon, tak. Albo może Google Map. I może pojrzy sobie bez. I się okaże, że no, to ma mega dużo plusów. Bo jednak wydolny mózg oznacza, że mam większe możliwości kompensacji, regeneracji. To znaczy, że w sumie więcej stresu mogę na klatę przyjąć. I to brzmi jak po prostu już life changer. Dokładnie tak. Bo pogadamy sobie, to będzie ostatni odcinek tego sezonu. Czyli my nagramy to jutro, wy obejrzycie za tydzień. Super. Dotyczący tego, jak powinniśmy interpretować choroby. To będzie fajne. To będzie ciekawe. Dostaniemy w niej trochę. Chociaż ostatnio też tak jakby zastanawiałem się, że obrażamy trochę tych ludzi czasami. Chyba za mało, bo ostatnio ktoś właśnie powiedział, że to jest starzejemy się ostatnio trochę. Za mało heheszkowo i że w ogóle zachowujemy się jak stare dziady. Trochę tak było, no. No. I musimy wprowadzić więcej takiego. Znaczy nie to, żeby mi się przykro zrobiło, ale... Znaczy no nie wiem, to jest prawda, że się starzejemy, no nie? No tak. W ogóle kemp na przykład z tamtego roku i z tego roku, zobacz, jak my przez rok się postarzyliśmy. No. Drugie się wyszedłem za mąż, znaczy ożeniłem się. Ożeniłem się. O, mocne to było. Mocne to było, no. Znasz człowieka tyle lat. No i ciekawe byłeś na moim ślubie. No właśnie. Nie dostrzegłeś nic? No nie właśnie się w ogóle się nie zorientowałem. Mocne. No więc jakby kilka takich rzeczy, bo w sumie my tak naprawdę, oczywiście wiadomo, momentami dajemy ciała trochę i moglibyśmy używać technologii mniej, ale na przykład w skali tygodnia to u mnie nie jest tak źle. Ja się potrafię wyłączyć, potrafię mieć dni, że nie używam jakby nic. No wiem, bo czasami próbuję się do ciebie dodzwonić w te dni na przykład. No tak, są takie dni. No. Szczególnie wtedy jestem u siebie w domu rodzinnym. No to ja wiem, to już w ogóle nie ma opcji. Bo tak, że rzucę gdzieś telefon i on tak jest. No tak. I mówię, dobra, co się może wydarzyć takiego mega ważnego, że muszę dzisiaj odebrać? No pewnie nic, no nie? Znaczy nie, no pewnie nic, bo koniec końców trochę się powściekam, ale dam radę jakoś, nie? No, jest spoko. No. No to jakby nieużywanie telefonu jest jakby pierwszą rzeczą. A dwa, co mi dużo dało, że ja zaglądam mniej. Ja nie mam żadnych powiadomień włączonych. Ja też. Tylko SMS i dźwięk samego jakby połączenia telefonicznego mam włączone. No to widzisz. Teoretycznie, to... bo zazwyczaj tak mam wyciszony telefon. No mi tak jest. No. I to jest właśnie, to jest coś, na co... Bo ja na przykład czasami chciałbym odebrać ten telefon, tylko ja w ogóle nie słyszę go. O. Bo wiesz, jesteś w pracy, gabinet, to wiesz, no tak. Na szkoleniu telefon wyciszony. W gabinecie telefon wyciszony. W nocy telefon wyciszony. I koniec. Spoko. I nie ma wolnego czasu. W weekendy w prostynie nie ma zasięgu, więc w sumie jest włączony, ale, ale i tak nie słychać. W weekendy nie ma? Sołtys wam wyłącza Wi-Fi na weekend, czy? Wiesz co, tam jest w ogóle mega ciekawa sprawa. No. Teraz już jest lepiej, ale jeszcze niedawno, jak ten internet działał, ale niekoniecznie wtedy, kiedy ja przyjeżdżałem. Dlatego, że przyjeżdżałem wtedy, no, kiedy ludzie mają wolny czas i siedzą przy... A tam jakiś problem z przepustowością. Czyli jak, wiesz, ludzie wszyscy odpalili w prostyni na wsi net, to już nie było kolorowo. O kurczę, w ogóle brzmi jak jakaś abstrakcja. No, dokładnie tak jest. No ale na przykład my mamy to samo przecież u nas tutaj w Wojżanowie na stołóweczce. Jak nie ma ludzi, to możesz sobie porobić jakieś rzeczy, ale jak przychodzi, wszyscy odpalą Wi-Fi, no to już dziękuję, do widzenia. No a tam było po prostu na większą skalę, cała wieś tak miała. Tu tylko stówka, tam cała wieś. Ale już jest nieźle, od 2 lat jest tak przyzwoicie. Znaczy nie tak dobrze, by na przykład vloga wysłać.
stamtąd, no to w ogóle nie ma szans. Jeśli na przykład kiedyś ostatnio próbowałem i na przykład pogodzi mi czas, tydzień. Więc fajnie, długo. Bardzo. No dobra. Co jeszcze oprócz powiadomień? Co oprócz powiadomień? Wiesz co, ja mam w ogóle zablokowanego walla w Facebooku. Czyli jakby ten newsfeed mi się nie wyświetla. Mhm. I na telefonie, i na laptopie. Okej. Okay. W ogóle nie mam też aplikacji Facebooka. Mam Messenger z wyłączonymi powiadomieniami. Brzmi jak po prostu... Znaczy, wiesz co, ja na przykład nie mam. Znaczy, ja mam na przykład Messenger. No. Ale jeszcze taki problem mam w sobie. Znaczy, to dla mnie nie jest specjalnie duży problem. Dla ludzi jest problem z zewnątrz. Na przykład nie mam problemu, że nie odpisuję. A tak. Nie denerwuje mnie to specjalnie. A tutaj to muszę się pogratulować i podziękować, bo w sumie od ciebie się tego nauczyłem. O, super. Olewania tego, że ktoś do ciebie pisze. No, chyba, że mega ważne rzeczy są. To wiesz, widzisz, ja nawet, nie, to nawet lepiej, bo ja nawet nie odczytuję. Odczytujesz? A nie, to wiesz, na przykład ja tak patrzę i ludzie wiedzą, że jak przeczytałem, to już jest okej. Okay. Ja już o tym wiem. Mhm. I to już jest na mojej głowie i siedzi. Ja trochę po cichu na to liczę, że zapomnieli, że do mnie napisali niektórzy. O, widzisz. Ja na przykład nie lubię, jak jest pogrubiony ten tekst. Ale właśnie, ale wiesz co, bo da się tam tak zrobić, że odznacz wszystko jako przeczytane. O, tego nie ma za jeszcze. Dobra. Natomiast jakby Facebook też nie jest problem specjalnie. A? Znaczy wiem, że dużo osób na przykład skroluje cały czas. Ja tak trochę Instagrama skroluję. Mhm. Natomiast z Facebookiem nie mam tak, bo używam tylko menadżera stron. I oglądam tylko strony, które my najczęściej robimy. Innych rzeczy raczej nie oglądam. Instagram taki trochę uzależniający, że tak wiesz, skrolujesz w dół. Ja mam bardzo mało polubionych profilów, także w sumie przeskrolowanie go zajmuje moment. I tak to raczej robię to raz dziennie. A czasami właśnie, tutaj jak jesteśmy, to tak nawet się czasami zapominam i się okazuje, że mam nieobejrzane newsy z paru dni. O. No i tam raptem 3 razy scrollniesz i już koniec. Tak. To są takie dobre rady, bo dużo osób niestety jakby, bo o, to by ciekawe na przykład, bo dlaczego my na przykład lubimy powiadomienia? My o tym mówiliśmy kiedyś? Chyba nie. A jakby co to możemy powiedzieć? To możemy teraz powiedzieć, bo to jest jakby taki proces neurofizjologiczny, że my to po prostu chcemy, te powiadomienia. Tak. Bo my lubimy taką atencję. Tak, potrzebujemy dopaminki. I kiedy w sytuacji, kiedy na przykład przychodzi nas jakieś powiadomienie, że nas znajomy polubi nasze zdjęcie, to jest delikatna ilość dopaminy, ale że ona się sumuje cały czas, no, to jesteśmy podpięci pod taki dopaminowy wlew. Tak. I po prostu jest super. No tak, to jest tak trochę jakbyśmy na przykład, nie wiem, jedli ciastko, bo to też ten sam jakby, to też jest substytut nagrody, nie? Ciekawe, ile lajków można przejrzeć na ciastko w ilości dopaminy. Nie wiem, to jest za trudne, ale może będziesz pierwszą osobą, która taki wzór ogarnia, nie? Dobra. Ale na przykład, wiesz, są osoby, dla których ciastko to jest wyrzut dużej ilości dopaminy i małej ilości dopaminy. Ciężko przeliczyć. I na przykład tam duży wyrzut przy jeżykach. Bardzo lubię i myślę, że wiesz, jak jem jeżyka, to jednocześnie potrzebuję tej dopaminy bardzo dużo, bo jakby poczęstowanie się jednym jeżykiem, to w ogóle nie wchodzi w grę. Myślę, że jeżyki są tak skonstruowane, żebyś nie mógł zjeść tylko jednego. Przynajmniej ten jeden, bo tak w jednym tym chyba są tak, trzy. Tak, tak. W ogóle typiarz, który wymyślił te opakowania, to moim zdaniem go powinni w Apple zatrudnić. Bo, o, a w ogóle słyszałeś o tym, że jak właśnie Apple ma cały taki jakby sztab ludzi, którzy konstruują pudełka i sprawdzają, co właśnie najbardziej cieszy w trakcie otwierania tych pudełek. Dają ludziom do testowania i oni otwierają i oceniają, jak dużo ich to cieszy, otworzenie pudełka. Musimy pomachać, pożegnać się. Cześć! No i jedynie. To było takie powiadomienie, pożegnania zawsze. Może tak, zawsze ja sobie wiem. Odpalić i że go żegnamy. Super. Nieźle. Wiesz co? Ale to jest taki bardzo niedoceniana rzecz często. Mhm. Ja na przykład bardzo tą firmę cenię, że ona rzeczywiście tak... Ja nie wiem, czy ja mam frajdę specjalnie z otwierania, ale te pudełka są ładne. Ja w ogóle. Jest. Ale to cokolwiek kupuję, to mnie te opakowania jakoś nie kręcą. Ale też prawda, nie jesteś osobą, która na YouTubie ogląda jakby... openingi czegoś? Openingi, nie, to jest w ogóle strata czasu. Ale jest, a wiesz na przykład, ile ostatnio Grzesiek podrzucił taki pomysł. Kiedyś chyba nawet o tym nawet... A wiem, tak, my kiedyś... O Kinder Niespodzianka. No dla mnie to jest chore. Nie wiem, czy wiecie, ale są... musi dopiero... Ciekawe, czy jakby oglądanie, że ktoś otwiera taką Kinder Niespodziankę, to w tobie też powoduje wyrzut dopaminy. No myślę, że tak, no bo jest jakaś taka ciekawość, że co tam będzie w tej Kinder Niespodziance, mimo że to jest w ogóle nie twoja Kinder Niespodzianka. A może to właśnie nie chodzi o to, żeby tą Kinder Niespodziankę mieć? No tak, tylko żeby ją zobaczyć. No bo co tam może być? W sumie to czasami tak jest, że dostajesz jakiś prezent i w ogóle strasznie się jarasz, po czym odkładasz go na półkę i zapomniałeś, że go masz. I tak chyba jest w ogóle z różnymi rzeczami, które sobie gdzieś tam kupujemy.
O, ostatnio właśnie czytałem taką książkę, w ogóle nie naukową. Co ty mówisz? No, Sieroma nie no, czy Sidło? to. No nie, właściwie to Kurta Vonnegata, to raczej nie pisze romansów. Dobra, no mów dalej. I tam była jakaś taka rozmowa pomiędzy gościem, który montował takie panele, taki wiesz, taki ala siding ludziom w domach. No. Tylko jakoś tak w latach chyba O, tam mówiłeś to 60., ostatnio, dobra, 70. kojarzę. i że to kosztowało w ogóle jakieś horrendalne pieniądze. Że ludzie odkładali siano latami, żeby sobie zrobić taką elewację, bo ona niby była z jakiegoś takiego aluminium, co się też go używa do robienia w ogóle szybowców, no i w ogóle sztos. Fajnie mieć po prostu taki lekki aluminium, który przykleisz do Do ściany, nie? ultraciężkiego domu. No i... No tak. No tak, i właśnie tam w ogóle o to chodziło. I ten gość, który jakby go zapytał o to, no w ogóle jakby nie mógł tego ogarnąć, bo on tam był taki lekko autystyczny. Znaczy, no tak się dziwnie zachowywał. I mówi, no okej, okay, ale to jak ludzie sobie już kupią te takie bardzo drogie elewacje, to co oni robią? Oni no po prostu wychodzą przed dom i tak po prostu patrzą na te elewacje, tak się nimi strasznie cieszą. On mówi, o, super, a jak długo? On, no tak mniej więcej jest 15 minut. No i widzisz, to jest taki problem trochę. No to w ogóle nie jest ten temat na dzisiaj, no nie? Pod kątem jakby dla kogo my te wszystkie rzeczy kupujemy. O, to No, też będzie mocne. tak, w ogóle nie dla siebie, no nie? Jak kupowanie robi z nas dzbana, czy coś tego typu? No tak, no ja To akurat... trochę zahaczamy niby o ten temat, ale on jest mniej technologiczny, bo on jest bardziej ogólny. No ale dobra. To na przyszłość może Na kiedyś. przyszłość. No ja też, no, ja może będę dobrą osobą, która się na ten temat wypowie. Rzucam O. się, że taki psycholog przydał jeszcze do tego rozmowy. No dobra. To by było ten, trzeba checklistę tutaj zrobić, że psycholog do rozmowy o sprzedaży. Dobra. Dobra, no to jest tak, znaczy my jesteśmy na etapie, teraz się trochę pogubiłem, bo odleciliśmy w ogóle w siding. No nie, no bo siding, tak. Mieliśmy mówić o jakichś innych aspektach tego, jak technologia nas przydzbania. Mówiłeś, że masz już fajne badania. A, dobra, już wiem. O tym, że faktycznie nas przydzbania, jeśli my czytamy dużo rzeczy na ekranie. No bo zupełnie jakby inaczej w ogóle zmienił się nasz profil ruchu gałek ocznych i na tej podstawie można zobaczyć, że my teoretycznie czytamy szybciej. Ale prawda wygląda tak, że my po prostu nie czytamy wszystkiego. Bo jak czytasz sobie książkę, no to ją tak po prostu musisz skanować wzrokiem od Lewa, lewego do prawa i prawego. delikatnie w dół. No i po prostu jedziesz, 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 czytasz, no, czytasz każde słowo, nie? Ale jak masz odpaloną jakąś zakładkę w internecie, to w ogóle zakładając, że masz jedną zakładkę, bo to też nie jest wcale takie oczywiste, to zaczynasz czytać i zazwyczaj, jak dobrze pamiętam, to czytasz pierwsze dwie linijki, później od razu lecisz dalej, czytasz jakiś początek akapitu albo jakiś nagłówek, wydaje ci się, dobra, olać to, jedziesz dalej. I tak wygląda to w taką literkę jakby F. No, i tak sobie patrzysz, patrzysz, i tak mniej więcej jakieś tam podsumowanie, nie? Tego wszystkiego. No i odhaczone. A w ogóle jest jeszcze niezłe, że jeśli masz odpalonych więcej zakładek, to właściwie szansa na to, że ty to w ogóle do końca przeczytasz i że w ogóle jakąkolwiek wartość z tego wyciągniesz, no to drastycznie spada. A zazwyczaj mamy tych zakładek więcej włączone. Bo zaczynamy sobie wklejać ten nasz multitasking i odpalamy po prostu tutaj trochę poczytasz. Ale tam ci się przypomniało, że masz YouTube'a włączonego, obejrzysz pół filmu, ale myślisz, a dobra, bo miałem. Ja pewnie tak nie robisz, ale dużo osób naprawdę tak robi. Nie, I wiesz się co, trochę okazało, tak że. robię, no nie? No. Trochę tak robię, Okej. bo ostatnio też ciekawą rzecz tam wyczytałem, że nasz mózg trochę działa tak, że on nie jest po to, żeby się nauczyć czegoś i wiedzieć, tylko on się uczy, gdzie się może tego dowiedzieć. I wiesz, jakby, ja rzeczywiście czasami przeglądam, bo wiesz, internet wygląda tak, że tam jest strasznie dużo rzeczy. No to. I ty musisz mieć umiejętności odfiltrowania tego. A no to tak, no bo tego jest Więc dużo zakładam, że więcej ten niż było nasz kiedyś, profil nie? gałek ocznych, który się tam wykształcił, to przez to, że my szukamy, jeżeli coś nas bardzo zainteresuje, to wtedy to czytamy. No problem pojawia się wtedy, kiedy cię de facto nie interesuje nic. I tylko tak przerzucasz takie rzeczy. I powiem ci, że od teraz mi się przypomniała taka fajna rzecz, na przykład, jak ja tam już troszeczkę, wiesz, na komputerze śmigałem i tam moja mama wchodziła dopiero, wiesz, w świat komputerów trochę i już miałem tu umiejętność także skakania po stronach i szukania. Na przykład szukaliśmy czegoś razem. Mówi, Patryk, słuchaj, coś mi tam znalazł. Ja mówię, no spoko, no nie? No i wiesz, ja tam jedna zakładka. Mówię, dobra, tutaj nie ma. On mówi, ale ty przecież nic nie przeczytałeś. Ja mówię, Wiem, że tego tu nie ma. ale nie, no już wiesz, jakby jeden akapit, drugi, trzeci, wiesz, po środku zdania, wiadomo jak to strony internetowe są. Ważne rzeczy pogrubione, wiadomo, że to było ważne. Nie ma tam tego, no nie? No tak. Go i wiesz, i w końcu znalazłem. Ale się okazało, że
ona po prostu czytała, wiesz, wszystko po kolei. Pewnie to by nie było złe. Zajęłoby to więcej czasu. Jak się komuś nie śpieszy, no to wszystko spoko. No jednocześnie ty się uczysz fajnych rzeczy. Wiesz, ile razy tak było, że artykuł wydawał się nam mniej interesujący na początku, a później były jakieś wartościowe rzeczy. No tak. W nim. Więc może wyszłaby na plus. No tak. A myślę, że tutaj w ogóle w to wszystko może być jeszcze zamieszany taki, to też może nas trochę przydzbaniać, taki trochę copywriting na siłę, nie? No, że ktoś też czasami pisze artykuł, który jest w sumie, no czy nie wiesz, wiem, gdzieś tam o dupie Marynie. Tak robionych. No niestety artykuł na temat tematy zdrowotne. No to jest w ogóle tragedia. To jest żart, że tam no nie ma nic. W ogóle te wszystkie portale, nie chcę wymienić żadnego, bo jeszcze dostaniemy pozew, w ogóle byłoby śmiesznie. Już kiedyś jedno dostaliśmy jakby zgłoszenie. No to za zdjęcia było. A, dobra. No ale wiesz, ale coś tam jakieś doświadczenie mamy w tym. Więc pozew był kiepski trochę. Natomiast większość to wygląda tak, że po prostu jakby jest tekst z Wikipedii, który po prostu jest skopiowany i dopisane fajne rzeczy przez osobę profesjonalistę, bo na Wikipedii wiadomo, może zrobić ten tekst każdy i one w większości nie są dobre, no i to jest jakby pewnego rodzaju encyklopedia. No tak. Więc no, to się nie nadaje, te wszystkie na tych, wiesz, tam popularnych stronach, takich serwisach dużych. Tam można poszę założyć, wiesz, o co chodzi. No tak. Są różne takie, że tam Polska coś tam. Taki puchaty PS.pl. Tak, tak. No. No i niestety w naszej branży na przykład jest równie kiepsko. I cały czas są powtarzane takie schematy typu, że no, to jest w samej stronie. Większość jakby fizjoterapeutycznych gdzieś tam profili, to co to łokieć tenisisty, no tak. Co to rwa kulszowa, rozciąganie. Trzy protipy na... Tak, pij wody, będzie fajnie. Jest lato, wszystko jest ciepło. Nikt o tym nie wie, że trzeba pić wody. To jest nie jak ze śniegiem praktycznie. Zbliża się, po prostu robi się ciepły dzień i informacja taka, wiesz, nikt nie wrzuca jakby zdjęć słońca. Ale za to z buteleczką wody, mega spoko. Brzmi okej. Okay. Ja też kiedyś miałem napisać, potem stwierdziłem, że po co? Wszyscy to piszą. Na pewno ktoś zobaczy. Na pewno nie jestem jedynym terapeutą na jego ścianie na Facebooku, że zapomnij. Ale to było dobre. Jakby ktoś na przykład przyszedł do mojego gabinetu i mówi: panie Patryku, dziękuję bardzo. O! Teraz zacząłem się śmiać. Byłem mega spragniony. Nie zdawałem sobie z tego sprawy. Zobaczyłem pana post. Napiłem się wodę. No. Nie wiem, czy to mnie rozbawiło. Chociaż pacjenci przychodzą do mnie takimi, wiesz, czasami śmiesznymi rzeczami. Ale z tym że, to jeszcze nigdy. Nie, z tym jeszcze nigdy. Że mam jakiś taki problem i obejrzałem pana film. O. Kurde. Tak, tak, tak. Akurat moje na razie doświadczenia na ten temat są takie, że jak ktoś przeczytał jakiś artykuł o tym i powiedział, że wiesz, przychodzi do gabinetu i mówi: czytałem pana artykuł o tym i o tym. I ja myślę, że ja to mam. Nikt nigdy nie miał nic. To nigdy nie jest to. No ale fajnie, że przyszedł, nie? Nie, no super, bo przynajmniej mogliśmy znaleźć to, co, ja co to serio było. Ja bardzo polecam ogólnie pisanie takich artykułów, szczególnie przed case'ów. Ja to wiele razy mówiłem różnym ludziom, którzy zajmują się tam, powiedzmy, medycznymi rzeczami, żeby pisać po prostu takie case na temat: miałem pacjenta i pomogę mu w taki sposób. No i potem oglądaj, wiesz, jego znajomi, tam twoi pacjenci mówią: o kurde. To brzmi jak mój problem. To brzmi jak mój problem, no nie? I przychodzą do ciebie. Mhm. I najczęściej nie jest, no nie? Ale jest po prostu fajnie, że się wybrali i coś z tym możemy zrobić w końcu. I napisać kolejnego case'a. Napisać kolejnego case'a. No dobra. Że przyszedł pacjent, który myślał, że ma, no nie? A tymczasem? A ty się okazało, że jednak nie ma. No. A, no, więc jakie rady jeszcze mamy? Na oddzbanienie? Na oddzbanienie dotyczące technologii, bo tych rad na oddzbanienie to już, wiesz, było z 9 odcinek na ten temat. Miałeś w ogóle, tak, przeszkodzę ci, bo miałem ostatnio chyba drugą pacjentkę, która przyszła i mówi, że wie pan co? Strasznie poziom dzbaningu mi wzrósł. Ja mówię: o, widzę, że już się znamy trochę. Tak, jednego pacjenta, który regularnie nas słucha, już też miałem. I też używał regularnie tego. Regularnie, spodoba mu się. No. Ktoś ostatnio też komentował nam, że już nikt tego nie używa. A tak. Słowa. Znaczy my mówiliśmy, dlaczego dzban, bo to jest takie mało obraźliwe. No. Bo można to było nazywać inaczej, bardziej tam dosadnie, ale wtedy ktoś mógł się obrazić. A dzban jest takie... No trudno. No i to było słowo roku 2018 w Polsce. No właśnie dlatego już teraz nikt tego nie używa poza nami. No. Więc tak, myślę, że będziemy powoli chyba do brzegu przybijać. Chyba tak. Bo jakby ten temat też nie jest jakoś specjalnie skomplikowany. Nie oszukujmy się. Chodzi o to, żeby używać po prostu swojego mózgu, zamiast tak naprawdę wszystkich gadżetów, które mamy.
I o, ja na przykład oduczyłem się teraz, to też było nawet fajne. I zauważyłem, że troszeczkę więcej przyjemności z ruchu mam w sytuacji, kiedy nie mam żadnych opasek elektronicznych. Hmm. Nie wiem, czy miałeś takie doświadczenie. Znaczy, wiesz co, ja właśnie z przyzwyczajenia, właściwie zawsze jak idę biegać albo robię cokolwiek, to mam opaskę i sobie mierzę to tętno i tak dalej. Ale co ciekawe, od bardzo dawna w ogóle nie sprawdzam wyników tego i do niczego nie porównuję. Także to chyba po prostu mam z przyzwyczajenia. Aha. To też jest ciekawe, no nie? Znaczy, ciekawe. Pewnie fajnie nie, to jest mieć. Po prostu nawyk, ale do statystyk tego już nie pamiętam, kiedy ostatnio zaglądałem. Myślałem ostatnio, że mówię, o, kupię sobie Garmina, a potem jak sobie myślę, mówię... Nie, bo ładnie wygląda. Do czego będę go używał? Pewnie kupię taki specjalny sobie, żeby na przykład dobrze usługiwać jachty. Co taki specjalny? No wiem, też je oglądałem. Fajne było, co? Mhm. No ale to nie wiem, musiałbym naprawdę poczuć się kiedyś bardzo źle i być mega smutnym, żeby kupić sobie coś takiego. Pić mało wody. Także dobra, słuchajcie, bo Garmin też nam nie płaci specjalnie za ten odcinek, także do brzegu. Tak. Dobijamy. No i tak naprawdę, wiesz, temat nieskomplikowany, bo chodzi tak naprawdę o to, żeby czasami sobie, jak już mniej więcej wiemy, ja już nie mówię o to, żeby na przykład na Chorwację jechać bez nawigacji, bo to... Znaczy jak ktoś chce, to droga wolna. Znaczy są mapy i to też byłoby fajne doświadczenie, mhm. Że jechać gdzieś, uczyć się, wiesz, jakby obsługiwać mapę i wojskową tak dalej. Z 46 roku. No, kompas mieć w ogóle, no. Zatrzymać się, pytać ludzi o drogę, to mogłoby być nieco wiarygodna przygoda. Myślę, że właśnie byłoby okej. Okay. No, to mogło być fajne. To może nawet polecamy coś takiego. Mm-hmm. O ile wam się nie śpieszy, macie, nie wiem, 2 dni tylko na wypad na Chorwacji z powrotem, to wtedy może być to rzeczywiście pewne utrudnienie. Ale nawet wyłączenie, to jest mega super sprawa. Wyłączenie tych wszystkich powiadomień, odstawienie trochę tej technologii. Zwłaszcza na wieczór. Co? Zwłaszcza na wieczór. Tak, na wieczór byłoby dobre. No kurde. Co? No, z tym wieczorem to u mnie różnie bywa. I z tym odstawieniem czasami, powiem ci. Szczególnie mam taki dzień, że nie wiem, lecę z pacjentami tak na ostro. Bez pardonu. Bez pardonu. Kończę o 19, no i bym tam jeszcze coś chciał zrobić. No. Ten też nie jest tak, że jest kolory, tylko chciałem coś zrobić, no nie? Mówię, a połoc wrzucę jeszcze, tutaj coś nagram. Star Warsy pociupię. To jest technologia, którą na przykład niepotrzebnie jakby odstawiam. A nie powinienem, bo na przykład gry komputerowe bardzo rozwijają. No. No oczywiście dorzucaj też dopaminy trochę. Mm. To akurat nie jest specjalnie dobre w XXI wieku. No. No ale powiedzmy, że ja tak się tłumaczę, rozwijał myślenie kreatywne. I powiem ci, że dalej nie przyszedłem tych wszystkich gier, o których rozmawialiśmy. No żałuj. No. Star Warsa też nie przyszedłem. Bardzo smutno mi z tego powodu. Teraz jest no, lato, ale na zimę już. Koniec. Mm-hmm. No dobra. I co tam, odstawienie powiadomień? Co jeszcze było? Picie wody. Picie wody, to jest bardzo ważne. A to zawsze. Nawet w takie dni, kiedy nie używasz telefonu. Tak. Czytanie tego, co właściwie... I wyszukiwanie właściwie tego, co cię interesuje, a nie spędzanie czasu na przeglądanie jakichś pierdów na 7 otwartych zakładkach. No. Bo wiesz, jakby my powinniśmy tak robić trochę, no nie? I no. To jest jakby coś, czego chciałem się nauczyć, że... Masz jakiś plan na jutro i piszesz sobie ten plan wieczorem, przynajmniej w poniedziałkowy wieczór, piszesz sobie, co ja muszę zrobić we wtorek. Mhm. I tak naprawdę, wiesz, jakby, tylko że bez przesady, no nie? Takie rzeczy ważne, które rzeczywiście trzeba we wtorek zrobić. Robisz sobie je i koniec. I tam powinna być taka, wiesz, godzinka, obsługa, wiesz, social mediów tutaj, wszystko fajnie. 10 minut na bezsensowne przewijanie Instagrama, nawet możesz sobie to wpisać. I później... Robisz już fajne rzeczy. Bo zakładam, że pewnie mało osób jest, które powiedzą, że przewija Instagram jest fajne. To jest w ogóle jakby zasadnicze, nie? Dlaczego my to robimy? O, to też jest w ogóle temat na zupełnie inną rozmowę. Z jednej strony wiadomo, że na tym Instagramie siedzą ludzie, którzy tak naprawdę... O, to są w ogóle te same osoby i te same firmy, które specjalizują się w tym, żebyś jak wejdziesz sobie do kasyna, to już tam zostawił wszystkie pieniądze. Tak, tak. Tutaj no, aplikacje też są tak robione, żebyś tam spędził po prostu jak najwięcej czasu, nie? No więc kurde, są dobrzy w tym, no nie? Mega. Bo wiesz, że to jest w ogóle mega kiepskie, w ogóle bezsensowne, nic to nie przynosi. Tak. Bo ja rozumiem, że jak nie... Jest w ogóle ten cały taki dział nauki, neuromarketing. Tak, no. My używamy skilli z niego, wiesz o tym. No właśnie tak to chyba trochę intuicyjnie czasami. Nie, bo na przykład używasz kierunku patrzenia gałek ocznych, kojarzysz. A, o to chodzi. No, to tak. Do terapii. No tak, tylko my tego jakoś tak nigdy nie czytałem specjalnie dużo o tym neuromarketingu.
No, a myślę, że to by mogło nam trochę rozwinąć jakby możliwości pracy z pacjentami, bo to jednak jest jakby czytanie zachowań pacjenta i próba analizy tego. Więc tak jak przychodzi do ciebie pacjent, to jakby ty też jesteś... Terapia w sumie też jest pewnego rodzaju jakby zakupowym działaniem. I on robi to po coś, kieruje nim emocje, a może już jakieś inne no tak. tutaj cele ma. Ale to było niezłe. Niezłe. No, to możesz jeszcze podsumować, co da tak to wszystko jest. I będzie fajnie. Dobra, słuchajcie, także mamy konkretne tematy rozpracowane, konkretne podpowiedzi, co możemy z tym zrobić. My mamy plany pod kątem zgłębienia tajników neuromarketingu. Patryk będzie teraz więcej ciupał w PlayStation, a my widzimy się w następnym, 10. podsumowującym odcinku Neurofreaków. Czekaj chwilę, nie mów tego jeszcze, bo dlaczego? Może, pewnie nie ma, ale zadam, bo po prostu to kultura tego wymaga. Dobra. Może ktoś chciałby jakieś pytanie skierować do nas. O. Tak też myślałem. No dobra. Tak będzie, bo to jest taki temat jest w sumie, pewnie można powiedzieć coś więcej, tylko w sumie po co tak naprawdę? No właśnie. Wystarczy te rzeczy zrobić i po prostu zobaczyć, jak nasz mózg eksploduje. Nowej ilości połączeń, nowej ilości synaps. I dopamina innego źródła. I dzięki temu właśnie, bo nie powinniśmy wiesz to jednej rzeczy sobie chyba tak naprawdę. Czego? Co to da? Co to da? Co to da? Oprócz tego, że nie będziesz dzbanem, ale ktoś mówi, ja i tak nie jestem. O, na pewno. To... znaczy osoby, które pewnie wiesz, chlorują, pewnie są, ale powiedzmy, że nie jest tego świadom, to jakie tak naprawdę długofalowe rezultaty możesz uzyskać przez to, że trochę tą technologię odstawisz na bok? No dobra, będziesz miał od razu więcej czasu. No z automatu. No to jest pewien jakiś bo poświęcamy, protip. No już mówiliśmy o tym, że te aplikacje to zliczają, to niestety to jest dużo. Mhm. Dużo czasu. Więc od razu ten czas możemy w ogóle zainwestować w coś na plus, czyli w takie realne relacje z innymi ludźmi. Chociażby. Albo poświęcenie czasu samemu sobie, no bo w sumie czemu nie? Ale wiesz co, to jest problem, bo jakby poświęcenie czasu samemu sobie, to część ludzi jest przerażona tym. Mhm. Oni, wiesz... No tak. Nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić. Mówiliśmy o tym, że nawet są osoby, które zagłuszają się. Tak, mówiliśmy, że niektórzy wolą, żeby ich w ogóle kopać prądem, niż żeby zostali sami na sam ze swoimi myślami. Śmieszne, bo teraz dron lata. Dzisiaj Maciek miał pomysł tak naprawdę rewelacyjny, że byli pierwszym podcastem, który jest nagrywany z drona. I chyba się udało. Tak, chyba tak. O, jakiś śmieszny ten dron mały. No, ale na przykład nie mówiliśmy o tym, że starzenie się mózgu i pewne choroby, które za tym idą. Tak. No, troszkę też się spotykałem z takimi, z takim określeniem jak neurodemencja. To nie jest oficjalna żadna jednostka chorobowa, nic takiego, tylko po prostu jakby tendencja do tego, że to, że my się właśnie tak trochę przydzbaniamy tą elektroniką, może mieć dosyć poważne konsekwencje właśnie takie związane ze starzeniem się mózgu. No czyli bo niestety, neurodemencja jest po prostu demencją? Co? Tak, demencją, tylko tutaj ktoś po prostu jakby podkreślił w tym słowie to, że no, to nas po prostu do tego trochę przybliża, nie? Tak. No i jest ogólnie duży problem populacyjny. Demencja. I niestety coraz gorszy. I się okazuje, że my jesteśmy coraz lepiej przygotowani do walki z różnymi jednostkami chorobowymi. No medycyna idzie do przodu, wow, wiesz, w ogóle kardiologia, ortopedia, chirurgia, wszystko się rozwija, ale z kolei radzenie sobie z problemami z demencją. Ciebie, bo tak naprawdę nam wzrasta długość życia, tak. Ale niekoniecznie jakość często. Jakość nie. I to jest trochę problem. I to jest jednocześnie, problem. Nie wiesz, jesteś osobą, która ma 80-70 plus, no i tak naprawdę no, jakby z tego życia to specjalnie korzystasz. Mhm. I może się okazać, że te wszystkie zdjęcia, które porobiłeś, żeby wrzucić na Instagram, to później masz, ale masz demencję i nie pamiętasz o tym, że możesz je obejrzeć. I to jest kiepskie. No, ale nie pamiętasz o tym, że w ogóle masz Instagram. Telefon. I koniec. No. Że masz dom i rodzinę. Nie wiem, czy możemy sobie żartować z ludźmi z demencji. Nie powinniśmy, no. Bo oni nie są... Znaczy, chciałbym powiedzieć, nie są niczym winni, ale jednocześnie teraz powiedziałeś o neurodemencji i w sumie... Może trochę są. Trochę mogą być jednak. Ale wiadomo, że temat nie jest jednopłaszczyznowy. Nie. Jest wielowymiarowy i nadal... Znaczy, o demencji nie będziemy mówić na 10. odcinku. Nie. Ale będziemy mówić o innych rzeczach.
i choroba, która nie istnieje. Akurat demencja istnieje. Tak, definitywnie tak. Definitywnie jest. Znam osoby, które mają. No ja niestety też. Dobra. Więc myślę, że to już jest pewna motywacja. No dla mnie czas wygrywa. No, czas tak. Na razie tak. Typu... Jesteśmy odstaw w miarę telefon? Młodzi i w miarę ogarnięci, więc czas się liczy. Odstaw telefon? No tak, chyba że demencję, to nie jest aż taki istotny. No nie. Wiesz, tekst typu odstaw telefon i zyskaj 3 godziny dziennie. No brzmi aż coś mocnego. Na mnie 30 minut dziennie, to brzmi już też. Mhm. Tym dla większości osób powinno tak być, bo przecież mówisz ludziom typu mam dla pani takie małe zadanie do domu, domowe. 10 minut zajmie. Nie mam czasu. To ja zbiorę pani telefon. Teraz wykona pani to ćwiczenie 6 razy każdego dnia. Więc tak to wygląda. Dobra, kończę, bo teraz dron lata i nic nie słychać będzie. Super. Dobra. No dobra. Chcesz zakończyć swoim ulubionym tekstem? Tak. Także dzisiaj chyba udało nam się, zwłaszcza na końcu, dokopać sobie... Co? Za to, że obrażamy starszych ludzi? Tak, za to, że obrażamy starszych ludzi z demencją i dzbanów, którzy nie potrafią znaleźć bankomatu bez smartfona. Także żegnamy się z wami i widzimy w następnym, 10. podsumowującym odcinku waszego najulubieńszego podcastu Neurofreaky. Tak, ja tylko powiem, że ogólnie te podcasty, oprócz tego, że są na YouTubie, to są na innych platformach tutaj podcastowych. Ale YouTube teraz jest wyjątkowo fajny, bo mamy ładne tło za nami, więc jest fajnie. I drona. I drona, który też był za nami. Tak. Więc osoby, które na przykład mogą być na Spotify, no będą wiedziały, o co chodzi. Ale na YouTube będzie widać, że po prostu ten dron był zdecydowanie za blisko nas. Mhm. Dobra, to tyle. Dzięki za uwagę i widzimy się w kolejnym materiale. Ciao. Yeah. And don't you give me a-